Siemanko, jestem Lucek, a to jest The Crew. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Zacznę od driftu. Jeszcze już na skrzyni manualnej, wiecie. I no, jest ciężko, szczególnie jeśli trzeba jeszcze coś mówić do mikrofonu, to już w ogóle. Spróbujemy podriftować pod górę. O, 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 o! Jest ciężko, o! Ale zdecydowanie lepiej reguluje się tutaj gaz przy pomocy właśnie pedałów, które teraz mam przy nogach, niż przy pomocy triggerów, które miałem w palcach. Jednak wyczucie gazu jest dużo, dużo lepsze. Tylko kwestia jeszcze opanowania całego, wiecie, zgrania tych wszystkich elementów w jedną całość. Okej. I jedziemy następny zakręt, uwaga. Co z tego? Fuck, 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 fuck. Nic z tego nie będzie. Mam ochotę wykonać dzisiaj kilka misji fabularnych. Ogólnie mój Dodge Charger ma statystykę 714 punktów, to już jest wow! Zajebiście dużo. Ja jestem ciekaw, jak będzie się zachowywał, jak już go wymaksuję. O Boże, boję się pomyśleć. Jest go bardzo ciężko opanować już. Szczególnie na... Na śniegu czy na... shit! Mam brak... fuck! Ktoś tu razem ze mną driftuje, ale widzę, że... mi tutaj coś za dobrze nie idzie tym dodżem, co? Mam nadzieję, że jeszcze uda mi się jakoś tutaj... Znaczy, pod górkę i tak zawsze się ciężej driftuje niż z górki. O, zobaczcie, jest! Jeden ślizg nawet jako taki wyszedł. Nie było dużo kasy za niego, ale liczy się zabawa. Choroba. Kto mnie tu tutaj wyprzedza? A, Skyline, zobaczcie. Taki cwaniaczek na pęd 4x4. Tak łatwo jest opanować, że szok. Jakby się przejechał moim dodżem, to by zobaczył, co to jest życie. Ale dobra, zawracamy, jedziemy dalej. O tak. Nie, trójka nie, trójka nie, nie, nie. Jeszcze raz. Cholera, no zajebisty respawn, nie ma co. Okej. I jedziemy. Uwaga, 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 uwaga. O Boże. Czasami zamiast nacisnąć hamulec, to zmieniam bieg na niższy. Choroba. No koleś chyba mnie usłyszał i specjalnie wziął muscle cara. O, 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 o. I gazujemy. Zobaczymy, jeszcze jeden zjazd zrobię. Zobaczymy, co z tego będzie. Okej. Zobaczymy, jak on poleci, no. O Jezus, ale bieda. Spróbujemy trójką! Ktoś mi pisał w komentarzach pod filmem o driftowaniu, że za wolno wchodzę w drifty. Ale tutaj trzeba wchodzić wolno w drifty, bo inaczej no ciężko jest strasznie, naprawdę. Nie jest jak łatwa sprawa. Łatwo jest wylecieć na zewnętrzną, a jeszcze łatwiej jest przesterować. To już w ogóle. Nie wiem, czy wspominałem o tym, ale chcę robić dzisiaj misje fabularne. Bo jestem trochę z nimi do tyłu, mimo że poziom mam naprawdę wysoki. Okej. Także pokażę wam, jak to u mnie wygląda. Mapa. A myszką będzie chyba szybciej. Tak, i akceptuję wasze zaproszenia do znajomych, tylko jest jeden problem. Znowu zaczyna mnie wywalać z gry, więc... no, nieciekawie. A co to? Aha, to nie to wziąłem. Przy okazji pokażę wam, jak wygląda moje opanowanie samochodu. Na skrzyni manualnej.
to powinienem wziąć coś offroadowego raczej. Choroba. Okej. Yeah! I piątka, tak jest, na offroadzie. 90 km na godzinę, brawo Lucek! Ach, nie, to nie może być, to nie może tak być. To nie może tak być, anuluj, dobra. Moi drodzy, bierzemy sobie misję, bo tutaj jest misja chyba fabularna. Tak, ja nie wiem czemu ją pominąłem. Tu jest w ogóle jakieś... Kurde, co to? O, tutaj mamy tę misję, myk. I zaczynamy, zobaczymy jakim samochodem będzie trzeba tutaj w ogóle jechać. Aha, moim Grand Cherokee, nie ma sprawy, lecimy. Grand Cherokee jest tak jakby przeze mnie zapomniany, on ma strasznie niski poziom, jak na mój poziom kierowcy, co mam nadzieję niedługo się zmieni. Okej. Zmienimy sobie chyba kamerę ze środka, czy nie? Zmienimy. Oj, czekajcie. Cholera, nie to, nie to. Okej. I... yeah, dobra. Kamera z kokpitu. Lecimy. Musimy zgubić oczywiście gliny. Wow, tu mam jakąś skocznię. Yeah! Wow! Pięknie, tu jakieś stare myśliwce. Ekstra. Zobaczmy tu. Dobra, wiecie co, to może, nie wiem, na przeła jedziemy? Czy... A, polnymi spróbujemy. O, tak. Okej. I nie wiem, przez tą górę jakoś może? Czy jak? O kurde, nie wiem jak ich zgubić, do cholery. Nie wiem, jedziemy prosto? No to dawajcie prosto, tutaj jest jakaś droga pomniejsza. Śmigłowiec nade mną. Mam nadzieję, że zaraz mu się paliwo skończy albo coś. Będę mógł go zgubić. Oj, pojawiają się z tyłu i z przodu i z boku. Z lewej, prawej. O kurde, nie, wow! O! Ruszamy. Co jest za tamtą górą? Nie mam pojęcia. Trzeba to sprawdzić, wiecie. Spróbujemy się stąd wydostać. Nie, aż ty. Nie, muszę tu jechać jednak trójką. To jest takie, można powiedzieć, bezdroże dla samochodów rajdowych bardziej. Cholera, goni mnie, siedzi mi na ogonie dosłownie. Ach. Nie wiem, jakoś go zniszczyć czy cokolwiek. Blokadę rozstegowali. No dobra, próbujemy jakoś ich ominąć. Nie ma tu kluczatek, prawda? Nie ma. Okej. Super! Uciekamy gliną! Nie! Doganiaj mnie! Helikopter nie może mnie dogonić! Zerknijcie sobie na mapkę, jak to wygląda. Tak, nie widzą mnie! Ale 20 sekund jeszcze muszę czekać, aż ich zgubię. Cholera! O, blokada! Idziemy w polne drogi! Co to za tama? Cholera jasna! 4, 3, 2, 1! Juhu! Udało się. Wykonałem sobie misję. O kurde, tylko srebro. Ale dobre i to. Jak na ludzka, który jedzie na kierownicy ze skrzynią manualną. Całkiem nieźle poszło, co? No dobra. Yeah, Roxanne! I co teraz mamy tam do zrobienia? Jeszcze jakąś misję fabularną? Mamy. Najbardziej. Fajnie sobie tak gnać przez Stany Zjednoczone. Mi się wydaje, że to jest jakaś granica z Meksykiem. No przecież. Dlatego jest ten taki jakby wielki mur. Bo to jest po prostu granica. O, tutaj mamy
jakiś punkt do zwiedzenia. Zobaczymy, jak to się... To jest jakieś opuszczone lotnisko albo złomowisko starych samolotów, czy zużytych samolotów, może tak. Zobaczmy. Cmentarzysko samolotów. Pokażmy opis. Duże magazyny, zwane też cmentarzysko samolotów, ze względu na liczbę wycofanych ze służby stalowych ptaków, które tu spoczęły. Okej, okay. Całkiem miłe. No to chodźmy sobie, dostałem trochę kasy za to. W ogóle teraz jest takie wyzwanie. Chwileczkę. Wyzwanie. Ej, no what the fuck, nie mogę się ruszyć, znaczy włączyć tego. Hops. Nie, tak. Myk. O, i teraz jest właśnie takie wyzwanie, że musimy tych punktów zwiedzić kilka. No, zwiedziłem teraz jeden, muszę zwiedzić pięć, więc jeszcze cztery do zwiedzenia zostały. Aha, ja się dziwię, czemu nie słychać samochodu, a ja ruszam z piątki. Okej, okay, może być i tak. Aha, tutaj mamy to takie wyzwanie, które pozwoli mi podnieść poziom samochodu, zdaje się. Więc to, co próbowałem chargerem zrobić przed chwilą. O! Dobra, próbujemy rozwalać jak najwięcej. Może będzie z tego jakiś fajny bonus do mojego auta. O tak. Już czekam na te komentarze odnośnie zmiany biegu, że źle zmieniam biegi i tak dalej. Kurde, to jest naprawdę trudne się tak skupić na tym wszystkim naraz, wiecie. Tutaj powinienem właściwie jechać samochodem rajdowym, bo tu są totalne bezdroża, zobaczcie. Samochód offroadowy jest na drogi po prostu nieasfaltowe. O, ile co zdobyłem? Nawet nie wiem. No nie wiem, co nawet zdobyłem, cholera, nic nie zdobyłem, tak mi się zdaje. Powinienem szybciej jechać i to samochodem rajdowym. No dobra, chodźmy sobie teraz zrobić następną misję fabularną, która jest tu. Grzechotnik. O, i tu już będę mógł jechać samochodem rajdowym, moim Silverado. W poprzednim odcinku chciałem właśnie kupić Camaro do rajdów, ale no niestety nie ma tej wersji teraz w grze. Pisaliście mi w komentarzach, że właśnie The Crew jest taką okrojoną teraz grą, bo właśnie nie ma niektórych tuningowych wersji. Co mnie troszeczkę martwi jednak, bo wolałbym, aby były. No dobra. Ten samochód jest strasznie wolny, ale on naprawdę jest bardzo szybki w stosunku do innych wozów, dopiero na bezdrożach. Także on tam dopiero pokazuje, co potrafi. No tutaj jest tak średnio, to jest, tak jak mówiłem, droga nieasfaltowa, ale zobaczcie, wyjeżdżamy z niej i hop! Jej! I robimy podjazd. Yeah! Uuuuj! Kurde, fajnie. Fajnie by było tutaj z kimś pojeździć. Tylko akurat chyba nikogo nie mogę zaprosić teraz. Nie wiem, właśnie grałem dzisiaj z jakimś kolesiem, który mnie zaprosił do ekipy i robiłem jakieś jego wyzwanie, jakąś taką misję z 30 poziomu. I właśnie przy końcu jej okazało się, że no tam wiecie, pokazuje się lista wszystkich znajomych, jakie tam czasy osiągnęli, tego typu rzeczy. No i niestety skraszowało mi w grę wtedy, więc okazuje się, że niestety duża ilość znajomych w tej grze ma zły wpływ na to, na tą stabilność samej gry. Ale zajebiście, kurde, strasznie mi się to podoba. Ale muzyka mi się nie podoba. Okej, okay, już mi się podoba. Yeah! Zajebista sprawa. Ile je jadę? 220 km na godzinę jechałem, przez chwilę widziałem. Wyścigi. Co to za muza? Jakieś kocia. Uuuu! O! 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 O!
Wracaj na trasę. Trzeba jednak omijać dużo wcześniej niż myślałem, ale spoko. Tego też się nauczymy. Dosyć szybkie to auto. No jednak nie tak szybkie jak te, które posiadam. No mamy tutaj 573 punkty, to jest jeszcze mało. Ale chodzi mi o to, że dosyć szybkie na bezdroża. Takie jak właśnie tutaj. Czureczka i próbujemy tu sobie podjechać. Okej, niedobrze. Co to za muza smutna strasznie. Dajcie jakiegoś rocka, a nie. Zobaczcie. Ciekawe co będzie jak się stuninguje ten wóz, wiecie. Tak już do maksa. Wow. To będzie zajebista sprawa. Okej. Jest meta! Wow, nie! O kurde. Ale ciężko. Może przydałoby się trochę zwolnić. Co będziemy zwalniać? Kurde, zajebiście. O kurde, mało brakowało, bym nie skończył. Jak się zagadałem. No, było naprawdę ciężko, ale no, udało się. Nie było aż takiego problemu. Hop. I poziom 47, tak jest. Oj, ale słabo wygrałem. Słabo mi poszło, będę musiał to kiedyś powtórzyć. Albo nie wiem, to kiedy indziej sobie powtórzę. Zobaczymy jeszcze. Bardzo fajna misja. Będziemy latać! Zajebista sprawa. Tutaj mamy coś fajnego. Dobra, musimy podjechać tutaj pod górę, ale nie wiem, w którym dokładnie miejscu może być ten samochód. Dobra, będziemy musieli podjechać pod te góry po lewej stronie. Jakoś tam wjechać na górę i zdobyć tą nową część. Mam nadzieję, że da się tu jakoś wjechać. Właściwie mógłbym zerknąć na mapkę. Dalej. Aż kurde. Nie no, chyba będzie trzeba zerknąć na mapkę jednak, co? Zobaczmy jak to wygląda. Okej. Hop. Tutaj jest ten zjazd cały. Zobaczcie, to w sumie dobrze jechałem, tak? To gdzieś tu musi być. Tak myślę. No, gdzieś tutaj. Musi być ten samochód. No dobra, ustawimy sobie tu punkt orientacyjny i jedziemy. Myślę, że gdzieś go tutaj spotkam. Okej. Wow, co to było? Jest! Czy to będzie tu, moi drodzy? Hamujemy! Dwójka, no i dobra, i zobaczmy. To chyba będzie tutaj. Nie chcę zlecieć, wiecie. Jest coś. I to chyba będzie buggy. Całkiem możliwe, że to buggy jest. Tak, to jest buggy. Fajnie. No to chodźmy sobie robić kolejną misję fabularną, tak myślę. Tu coś mamy. Czy będziemy jechać? Za blisko. Znowu Silverado. No nieźle, zobaczmy. Co tym razem będziemy musieli zrobić? Okej. No to jedziemy.
Roxen to jest chyba jakaś koleżanka. Jak on się nazywał ten z Watch Dogs? Aiden, o, Aidena. Kurde, jak te samochody brzmią. Ej, czy ja tam widziałem korwetę stunigowaną na rajd? Wow, ale zajebiście. Okej. Ej, nie, to jest... Co? Nissan Skyline rajdowy? Nie wiedziałem, że to jest wersja rajdowa. Chyba jej nie ma, co? Wow, Hummer to wiem, że jest rajdowy. Okej. Tutaj nie słychać samochodu, ja chyba zmienię sobie kamerę na tą z kokpitu albo z maski. Yeah! Może teraz będę lepiej słyszał ten samochód, wiecie? To ja bardziej na słuchu polegam niż na obrotomierzu, niż na wzroku. Okej. Buggy mnie wyprzedził, cholera. Nie możemy na to pozwolić, żeby jechał z przodu. Na razie idzie dobrze, dobra, chodźmy do kokpitu. Aaaa, nie mogę trafić. Kokpit, jest, dobra. Ekstra, uuu. Niewiele widać, ale mam nadzieję, że jakoś to będzie. Na razie jadę piątką i jadę dosyć szybko, zajebiście się tu jeździ. Zawsze chciałem po takim dzikim zachodzie w USA pośmigać sobie jakąś fajną bryką. Wow! Dawajcie, łapiemy tunel. Tak jest! Hell yeah! Okej. Okay. Nitro! O, tak. Tutaj właśnie nie trzeba jechać precyzyjnie. To jest trochę... Wow! What the hell? Skąd to tam się podziało? Ja myślałem, że to jakaś wyskocznia albo coś w tym rodzaju, bez jaj. Nie, ale chodzi mi o to, że tu nie trzeba jechać precyzyjnie, no bo widzicie, że mogę sobie nawet tutaj pojechać. Nie ma z tym problemu. A właśnie na drodze, jak się jedzie precyzyjnie, no to jeszcze na kierownicy nie mam takiej wprawy i jest ciężko dla mnie. Ale powoli się uczę i coraz lepiej mi idzie i myślę, że z odcinka na odcinek będzie szło coraz ładniej. Tak. Okej. O! Okej, udało się jakoś. Meta! Super. Tak jest. Chciałbym sobie przerobić jeszcze tego. Ciekawy jaki medal. O, srebrny tylko. No dobre i to w sumie. No ale tak to ja szybko tego mojego Silverado to nie ulepszę. A wiecie w ogóle jaki ja chcę kupić samochód? Nie macie pojęcia. Znaczy ogólnie chcę kupić Corvette ZR1. What the fuck, co tam się działo? Widzieliście to? Hammer się zaczął przewracać. Zobaczmy. Nieźle. Fajny jest ten buggy, chciałbym go odblokować w końcu. Nieźle. Właściwie to mógłbym... A właśnie, pokażę wam fajne jedno miejsce. Oh. Tylko nie wiem, gdzie to dokładnie było, ale chyba tutaj. Tu naprawdę można dużo kasy zdobyć. Zaraz wam pokażę, o co chodzi. Myk. Nie wiem, czy to tu. Nie jestem pewny, znaczy się. Chwileczkę. Muszę sobie zmienić kamerę. A może tu? Nie jestem na 100% pewny, ale... Jest takie miejsce w The Crew, gdzie jest strasznie dużo małych takich wzgórzy. Czy wzgórz? Wzgórzy. Wzgórz. Nie mam pojęcia. Niech ktoś mi poprawi. I właśnie można wyskakiwać tam i zdobywać naprawdę dużo kasy. Jeśli ktoś ma wymaksowaną umiejętność na zdobywanie kasy z wyczynów. Ale to chyba nie tutaj jest. Wiem, że to było jakieś takie zielone miejsce.
Może to być tu. O, tu chyba to będzie. Tu chyba to. Powiedzmy tutaj. Szybka podróż i zobaczmy. Nawet po 2000 udawało mi się zdobywać. Oj, to będzie tu. Tylko jedna kwestia jest taka, że trzeba uważać na lasy. No niestety... Trzeba się przez te drzewa, między drzewami jakoś wciskać. Ale jest to wykonalne i naprawdę sporo, sporo można tutaj zdobyć dzięki tym wyskokom, wiecie? O! Tylko muszę odpowiednio wjechać. O! Okej. O! O! Fucking shit! To nie tu. Znaczy to tu, ale nie w tym miejscu, bo w tym miejscu jest dużo drzew jakichś, a może tutaj. Tu jest tak pofałdowane strasznie. Zobaczmy tu. Okej, okay. O tutaj jest lepiej pofałdowane. Trzeba się rozpędzić i trzeba między tymi drzewami. Nie no, chyba mi to nie wyjdzie. Cholera no. Zawsze jak chcesz coś pokazać, to jest taka lipa. Zawsze. Ale robi się właśnie takie kombosy skoków i wtedy naprawdę można dużo tej kasy zdobyć, gwarantuję wam to. Tylko nie jestem pewny, to gdzieś takie zielone obszary były i były takie drzewa, przez które można było nawet przelecieć, wiecie. Te niestety są jakieś takie twarde i nie można omijać od tego, że się przez nie przelatuje. Niestety. Ale można pozdobywać nawet po 2000... O! Tu jest jakaś część do samochodu, ciekawe. No zobaczmy. O, 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 minąłem. Koło tego słupa. Tutaj, tu mamy Hot Roda. O, ciekawe. 7 części, jeszcze mi trochę brakuje, co? No dobra, chodźmy sobie na kolejną misję fabularną. Zobaczmy, co mamy do zrobienia. Tutaj coś. O... Tutaj coś mamy do zrobienia. O, za mocno przybliżę. Hops. I o, 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 shit. Będę musiał jechać Chargerem. Lubię ten samochód, ale on jest teraz na kierownicy tak trudny do opanowania dla mnie, że sobie nie wyobrażacie. Jedziemy. Aha, tutaj muszę od punktu do punktu jechać, jakby tak najszybciej. O, cholera. Nie wiem, czy dam sobie radę. Zmienię może kamerę jakoś. O tak, raz lepiej. O! O! Okej. Dobra. Okej. Gaz! Tu każde naciśnięcie tego nitra jest pewny poślizg. Zobaczcie, nic nie mogłem zrobić praktycznie. Wciskasz nitro i koniec. Muszę nawet wcześniej te biegi, wiecie, włączać, żeby aż mi tak nie mielił kapcia na najwyższych obrotach. Dobra, próbujemy. To naprawdę nie jest łatwa sprawa, ale zdecydowanie wolę tego Chargera bardziej przy manualnej skrzyni biegów, z tego względu, że on, że ten kierowca na automatycznej zmienia nam, no, dziwnie te biegi, naprawdę. Yeah! I grzejemy. Okej, okay, na razie idzie dobrze. Poza tą jedną fatalną kraksą. Oj, mało tutaj mamy czasu, co? 4 sekundy na styk. Okej. Okay. Dobra. I po hamulcu! O tak, czurka i jedziemy dalej. Spadać, spadać trafiki. Na razie idzie dobrze, co? O, o, rzuca, rzuca, rzuca! Wow! Cholera! O, gaz!
Jedź! 2, 1! Juhu! Udało się! Oj, ciężko, ciężko. Tu naprawdę bardzo jest łatwo wypaść z trasy, wpaść w pościg z tym chargerem. Jakiekolwiek wybicie, jakiekolwiek wzgórze, to jest naprawdę ciężka sprawa, żeby pokonać to prawidłowo. Tak, tak. Dobrze, dobrze, dobrze. Trójka. Okej. Naprawdę, chargerem to jest koszmar, żeby go opanować. Nie! Jeszcze raz. Strasznie ciężko. Mogę sobie wziąć oczywiście inne auto wyczynowe, no ale ja chcę to zrobić chargerem. To musi być charger, moi drodzy. Dobra. Okej. Teraz pójdzie mi lepiej, gwarantuję wam to. No zobaczcie, skręcam i to nic nie daje praktycznie. Kurde, to jest fatalne uczucie. Okej. Okej. Naprawdę jest ciężko. Ja tu już chyba nitra nie używam. Mam to gdzieś. Okej. Jakoś się udało z tego jeszcze wydostać. Ale było ciężko. No kurczę. Jak zjeżdżasz na pobocze chociaż jednym kołem w dodżu, to jesteś od razu praktycznie obrócony. Mało brakowało. Okej. Jest dobrze, jest dobrze. Dobra, dwójka, spokojnie, spokojnie. I grzejemy, pięknie. Jest! Udało się, okej. Wcześniej było jeszcze bliżej. Tym razem już idzie lepiej, troszeczkę. Ja powinienem dostać jakiś bonus za jazdę przy pomocy właśnie kierownicy. A czy właściwie nie wiem, czy można mówić przy pomocy. Raczej przy szkodzie, bo jest dużo, dużo trudniej. Przynajmniej dla mnie, no bo ja się dopiero uczę. Okej. Jadę na niskich obrotach, dosyć wiem o tym, ale naprawdę nie chcę, żeby samochód mi tutaj boksował. Okej, udało się chyba. Dobrze. No teraz poszło znacznie lepiej. Spokojnie z tym nitrem. Okej. Te linie pomocnicze naprawdę teraz się przydają. Ja to doceniam dopiero teraz, kiedy jeżdżę na kierownicy. Okej. Dobra, nie mogę nic mówić, naprawdę, jestem totalnie skupiony na tej jeździe. Piszcie w komentarzach, co myślicie w ogóle o tych moich zmaganiach tutaj z kierownicą. Jest ciężko, ale nie poddaję się, jestem cały zgrzany. Jest! Meta, 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 meta! What the fuck? Piątka od razu, gaz, nitro! Udało się. No, to było trudne. I jeszcze jak nie będzie srebra, to się chyba wkurzę. Ja pierdzielę, wkurzę się. O Boże, naprawdę ciężko, ciężko. Ale jest... Nie, nie ma 48, niestety. No dobra, moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną. Zapraszam was na kolejny odcinek z The Crew. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!